Dzień dobry państwu, Jacek Balkan to jest motodziennik. Serdecznie zapraszam na program, który zaczynamy od przejrzenia oto moto w poszukiwaniu okazji. A Dziś będą to samochody zupełnie nowe od dealerów albo brokerów, dostępne od ręki, choć niekoniecznie z aktualnego rocznika. Jak ten oto Seat Leon w wersji FR za 76,5 tysiąca zł z 2017 roku, z pierwszą rejestracją w roku ubiegłym. Od tego czasu biegnie też czteroletnia gwarancja. Auto zapewne pomogło wypełnić jakiś sprzedażowy plan, bo choć jest zarejestrowane, to nie ma przebiegu. Ma za to całkiem fajne wyposażenie: rozbudowany system audio z głośnikiem niskotonowym, ładne aluminiowe koła, dostęp bezkluczykowy, fotele. Pod maską 1.4 TSI 150 koni, skrzynia manualna. Regularna cena to ponad 100 tysięcy złotych, więc warto. Auto stoi w Lubinie. Za to widoczna na zdjęciach Fiacina model 124 jest w Warszawie. Auto z 2017 roku jest fabrycznie nowe, nierejestrowane na fabrycznej gwarancji. Kosztuje normalnie ponad 130 tysięcy złotych. Ten egzemplarz dostaniemy za 100 z lekkim ogonem, a to świetnie skonfigurowana wersja. Z benzynowym motorem 1.4 pod maską, skrzynią manualną, skórzaną tapicerką i wielokrotną Dodatkami, jak choćby kamerą cofania i zaawansowanym systemem audio firmy Boze, z głośnikami w zagłówkach. Kolejna propozycja to Audi A6. Auto jest fabrycznie nowe, również z 2017 roku i ma doskonałą cenę. To oferta krakowskiego brokera, który wycenił samochód na 180 tysięcy zł. Gdybyśmy chcieli zrobić podobną konfigurację w Audi, wyszłoby pewnie koło 300, choć dostalibyśmy najnowszy model. Ten odszedł już do przeszłości, ale jest świetnie doposażony. Ma pneumatyczne zawieszenie skórzaną Picerkę czterostrefową klimatyzację. Następna propozycja to Volvo V90 fabrycznie nowe, jak widać, z wystawy, więc pewnie kilka rysek się na lakierze znajdzie, ale świetnie wyposażone. W aucie jest praktycznie wszystko łącznie z wyświetlaczem przeziernym i doskonałym systemem audio. To dwulitrowy diesel o mocy 235 koni, a cena jest to ponad 100 tysięcy niższa niż wynikałoby z cennika. To 242 900 zł. Jest to oczywiście rocznik 2017, tak samo jak nasza ostatnia dziś propozycja. To Mercedes GLS, następca produkowanego od lat nastu GLA, czyli ogromnej, przewygodnej, siedmiosobowej terenówki. Ten egzemplarz ma oznaczenie 350D. Pod maską pracuje 3-litrowy diesel o mocy 258 koni. Auto jest bardzo ciekawie skonfigurowane i wycenione na 387 tysięcy zł. W cenniku fabrycznie nowy, podobny, kosztuje ponad 500 tys. Oczywiście warto pamiętać, że te wysokie ceny cennikowe nijak się mają do realnych cen transakcyjnych, zwłaszcza w segmencie premium. Linki do znalezionych przez nas okazji znajdą Państwo w opisie filmu, a teraz przechodzimy do najnowszych motoryzacyjnych wiadomości, a zaczniemy od plotek. Powoli rusza produkcja kolejnej generacji Skoda oktawi. Auto wzbudza spore zainteresowanie i chyba wyłącznie pochwały zarówno za stylizację zewnętrzną, jak i projekt kabiny. Mamy do czynienia z nową jakością. Super! Ale ile nam przyjdzie za taką ładnie narysowaną i świetnie wyposażoną Octavię zapłacić? Oficjalne cenniki pojawią się dopiero w przyszłym roku, ale pewne plotki cenowe już mamy. Otóż nowa skoda oktawia będzie droższa od Golfa, i to sporo. Od odchodzącego do przeszłości modelu również, i to być może nawet ponad 20 tysięcy złotych. Może startować. Z ceną w okolicach 90, nawet 95 tysięcy złotych. Nadal będzie to samochód tańszy od Superba, trochę, ale ma już być autem z zupełnie innej półki. Oczywiście według producenta, bo czy klienci uwierzą, że jeden z najpopularniejszych przez dwie dekady modeli, prosty, tani i dostępny, nagle stał się przedstawicielem wyższych sfer, zobaczymy. Polskich cen oktawi jeszcze nie ma, w Niemczech też cisza, ale u naszych południowych sąsiadów konfigurator się na stronie pojawił, więc nasze plotki możemy spróbować uwiarygodnić. Najtańsza wersja kombi, wyceniona. Została na prawie 640 tysięcy koron. Korona kosztuje 17 groszy, więc robi nam się cena. Robi nam się cena. Robi nam ile? 108 tysięcy złotych za najtańszą Octavii i to w Czechach? Nieźle. Nieco lepiej wyposażona odmiana z wirtualnym kokpitem, silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 koni na 17-calowych aluminiowych kołach kosztuje 700 tysięcy koron, czyli 120 tysięcy złotych. To poszukajmy jeszcze jakiegoś punktu odniesienia w Republice Czeskiej. Ile kosztuje najtańsza Fabia? 270 tysięcy koron, czyli 45 tysięcy złotych. U nas około 40 tysięcy aktualnie. Najtańszy Golf kosztuje 450 tysięcy koron, Jakieś 75 tysięcy złotych, u nas 67 tysięcy, więc wszystko się zgadza. Nowa Octavia może kosztować, pewnie będzie kosztować, pomiędzy 90 a 95 tysięcy złotych. Co państwo na to? Z jednej strony to tylko Octavia, ale z drugiej auto zdecydowanie inne, lepsze, ładniejsze od tych, które były do tej pory. Zmieniamy temat. Całkiem nie tak dawno wzdychaliśmy do Renault Arkana, że zgrabne to, że niedrogie, bo z mocnym benzynowym silnikiem i automatem, czy raczej skrzynią bezstopniową i napędem na cztery koła, kosztuje Około 1 400 tysięcy rubli, czyli jakieś 80 kilka tysięcy złotych. Skąd te ruble? No, stąd, że Arkana to model stworzony wyłącznie na rynek rosyjski. Ale że zdjęcia i filmy przeszły z ciepłym komentarzem przez europejskie media, bardzo proszę. Oto zdjęcia szpiegowskie zamaskowanego rynku Arkana. Auto zostało sfotografowane całkiem niedawno w pobliżu Paryża. Wygląda na to, że testowana jest odmiana przeznaczona na nasz rynek, która do salonów, być może również w Polsce, trafi być może w przyszłym roku. A skoro o SUVę zahaczyliśmy, mieliśmy. W redakcji z Kodiak. Jest ok, choć szału nie ma. Mieliśmy też ostatnio odpowiednik, tyle że ze znaczkiem: SATA model Ferraco z benzynowym motorem 1,5 o mocy 150 KONI i z manualną skrzynią biegów. I ten samochód był w jakiś przedziwny sposób nieznośny, niewygodny, irytujący, a źródłem problemów właśnie manualna skrzynia biegów. Wyjątkowo niewygodna w tym samochodzie, ale alternatywy nie było. Do teraz hiszpańska marka postanowiła uzupełnić konfigurator o skrzynię automatyczną dwusprzęgłową 7 stopniową DSG, więc jest wybór, choć przy dwudziestoprocentowej różnicy w cenie pomiędzy najtańszym Seatem a najtańszą Skodą, z tym samym silnikiem, różnicy na korzyść Skody oczywiście. Wyboru tak jakby nadal nie było. To już kolejna minuta programu, proszę zauważyć, a jeszcze ani słowo o autach elektrycznych nie padło, więc pora nadrobić zaniedbanie. Jak pewnie Państwo wiedzą, ruszyły w naszym kraju dopłaty do aut elektrycznych, krytykowane naszym zdaniem niesłusznie za limit cenowy, by na grant się załapać auto nie może kosztować więcej. Niż 125 tysięcy złotych. W chwili ogłoszenia faktycznie łapały się ze dwa modele na te dopłaty, ale po kilku miesiącach okazało się, że to bardzo skuteczny sposób na importerów, których cenniki na wszystkie prawie nowe modele aut elektrycznych zaczynają się poniżej. Nie mówimy nawet o najtańszej Skodzie Citygo, ale na przykład o Peugeotie 208, Oplu Corsa czy Volkswagenie ID3, który co prawda nie ma jeszcze oficjalnego cennika, ale wiemy, że właśnie z takiego pułapu będzie startował, i to nie jest przypadek. Mało tego, limit cenowy okazał się również zachętą do dla tych producentów, którzy na polskim rynku są już z nieco droższymi wtyczkowozami obecni, na przykład dla Nissana, który przygotował specjalną, grantową, powiedzmy wersję Lifa, auto kosztujące minimum 155 tysięcy, staniało do 118 z mniejszą baterią, słabszym silnikiem i w kolorze białym, ale po dopłatach fabrycznie nowego Lifa możemy mieć za, uwaga, nieco ponad 80 tysięcy złotych, 150 elektrycznych koni do 370 km na jednym ładowaniu, 3 lata gwarancji 7,9 do setki, Za nie Nieco ponad 80 tysięcy złotych. BMW z modelem I3 raczej się w te okolice nie zapuści, ale i o tym aucie mamy ciekawostkę. Był to pomysł o tyle ciekawy, że za dopłatę można było I3 doposażyć w Rexa, czyli Range Extendera, silnik spalinowy, który w razie braku prądu w akumulatorach zaczynał pracę i pozwalał awaryjnie korzystać z auta. I właśnie z tego pomysłu BMW powoli rezygnuje, przyznając, że był to bardzo dobry pomysł w pionierskich czasach elektrycznej motoryzacji, czyli kilka lat temu, ale gdy rewolucja się dokonała, bo chciał, nie chciał, jesteśmy jej aktualnie uczestnikami. Gdy dostęp do ładowarek jest dużo lepszy, dużo łatwiejszy, to reksy sensu nie mają. Inna sprawa, że pierwsze i trzy mogły przyjechać na jednym ładowaniu zaledwie 130 km i to gdy pogoda była ładna tę część programu zakończymy jakimś fajnym samochodem, na przykład Jaguarem. F-Type to auto bardzo udane. Dostępne w kilku wersjach z silnikiem dwulitrowym, trzylitrowym, pięciolitrowym, z napędem na tył albo na cztery koła. To projekt skończony, udany, auto z ogromnymi pokładami charakteru i co bardzo ważne świetnie jeżdżące. A mimo tych wszystkich zalet i doskonałości jest to projekt nieszczególnie popularny, czego jedyne wytłumaczenie leży chyba w historycznych już problemach jakościowych i co za tym idzie sporą utratą wartości. Przy podobnej cenie wyjściowej za dwu, trzyletniego Góra trzeba zapłacić tyle, co za 10-12-letnie 911. Pierwsze F-Type pojawiły się w sprzedaży w roku 2013 i, choć były cały czas nieznacznie modernizowane, to prawdziwy facelifting będzie miał miejsce dopiero teraz, w grudniu. Mamy już kilka fotek. Dość radykalnym zmianom poddano przutauta, upodabniając go nieco do najnowszego Astona czy Ferrari Roma. Jest jakaś moda na takie małe światełka ostatnio. Tył pozostał równie zgrabny i elegancki, co do tej pory. Poprawiono też wnętrze, a pod maską zadebiutuje prawdopodobnie nowy silnik 3-litrowy rzędowy z elektrycznym kompresorem, zdolnym do rozkręcenia się do 120 tysięcy obrotów na minutę w zaledwie pół sekundy. Silnik ten rozwija 395 koni i miał już swoją premierę pod zgrabną maską Range Rovera Sporta. Jakoś ostatnio mocniej trzymam kciuki za brytyjską niż za niemiecką motoryzację, ale być może wynika to z faktu, że ostatnio częściej miałem okazję pojeździć F-Type'em niż Porsche 911, który jest samochodem bardzo dobrym, ale też nie oszukujmy się, od przynajmniej kilkunastu lat praktycznie bez większych zmian. Teraz sprawdzimy sobie przed zakupem auto używane. Będzie to Volkswagen Golf, a partnerem tego działu jest firma Prodytek, czyli producent czujników lakieru. Uprzedzamy, że będą to jednocześnie nudne, jak i ultra ciekawe oględziny. Auto jest z 2015 roku. To polski salon pod maską 1.4 TSI i skrzynia DSG. Przebieg to okolice 100 tysięcy kilometrów. Fajne wyposażenie. Auto jest sprzedawane przez autoryzowany salon w ramach programu, który ma Volkswagen dla aut używanych z gwarancją, rękojmią itd. W opisie bezwypadkowy, bezszkodowy, więc zaczynamy oględziny i lecimy krok po kroku. Sprawdzamy szczeliny, oglądamy wszystkie rogi, czy nie są pobijane. Szukamy pozostałości po naprawie lakierniczej lub Blacharskiej i nie znajdujemy. Oglądamy auto jeszcze raz, tym razem, by sfotografować ubytki czy wgniotki, jak tę na drzwiach, i tu już się pojawia mała ciekawostka. Bo auto jest w niektórych miejscach niedomalowane. To jest tylna część nadwozia. Te kropeczki to nie jest kurz, to nie jest pozostałość po kwaśnym deszczu, to jest niedomalowanie po prostu. To brak lakieru bazowego pod lakierem bezbarwnym. I to się czasem zdarza. Tak samochody wychodzą z fabryki, to nie tylko z Volkswagena, bo widziałem takie Hyundai, Kia, Kody i Fordy. Ale tu jest coś jeszcze. Nasz czujnik lakieru nie tylko sprawdza jego grubość, co pomaga w ustaleniu, czy samochód miał jakąś szkodę, ale również reaguje na warstwę ocynku nakładaną w hucie lub fabryce po pospawaniu karoserii. Każde miejsce dotknięte szlifierką, ocynk będzie zdarty. Zostanie sama stal FE na wyświetlaczu. I na tym samochodzie takich miejsc jest sporo. Zaraz do tego wrócimy, a na razie dokończymy oględzinę. Wnętrze super jazda testowa bez zastrzeżeń. I wracamy do kwestii ocenku. Czy auto było naprawiane blacharsko poza fabryką? Nie. Nie ma najmniejszych podstaw, by się ku takiej hipotezie kierować. To co w takim razie się stało? Prawdopodobnie auto nie przeszło kontroli jakościowej po opuszczeniu lakierni z powodu jakichś zacieków lub innych wad, które po prostu się zdarzają każdej marce. I tę wadliwą warstwę lakieru zeszlifowano już ręcznie szlifierkami, a auto ponownie polakierowano. Na pewno lepiej, choć jak widać po niedomalowanym dachu, też nie jest idealnie. Pojawia się pytanie, czy taki samochód nie jest przypadkiem gorzej zabezpieczony przed korozją? Oczywiście, że jest, ale też prawdą jest, że nie jest to problem najbliższych lat, a co będzie potem? No tego niestety nie wiemy, zobaczymy. To tyle, jeżeli chodzi o sprawdzenie samochodu używanego. Link do takiego czujnika, którego używam, ja, znajdą Państwo w opisie filmu. Będzie to link do oficjalnego sklepu firmy Prodictech. A teraz zapraszam na spotkanie z panem Renault. Dla przypomnienia, bo to historia rozgrzebana cztery odcinki temu, w trakcie II wojny światowej spora część Francji i Francuzów z Niemcami najnormalniej w świecie kolaborowała. A rządy wisi, oburzające z naszej perspektywy, zyskują cichą aprobatę wśród sporej części współczesnych Francuzów, bo choć było to może niespecjalnie honorowe, to przynajmniej ocaliło Francję przed zniszczeniami wojennymi, a i ludność cywilną w sporej części przed zagładą, oczywiście pod warunkiem, że nie była to ludność pochodzenia żydowskiego. Do tego kolaborującego towarzystwa został też zaliczony zaraz po zakończeniu wojny pan Renault i w związku z tym jego firma została znacjonalizowana, upaństwowiona jeszcze do niedawna przodkowie pana Louis walczyli o rehabilitację dziadka i rzecz jasna odszkodowanie. Bezowocnie trzeba dodać. Ale to nie jest wszystko takie proste. Jest druga dekada XX wieku. Firma Renault jest jednym z największych producentów samochodów w Europie i rozbudowuje się wykorzystując wszystkie ciemne strony kapitalizmu. Przede wszystkim wyzyskując załogę, której stawiane są co i róż nowe wymagania dotyczące wydajności. Do roku 1914 pan Louis Renault zyskuje opinię człowieka bezwzględnego i chciwego. Ale jak wybucha pierwsza wojna światowa staje się bohaterem, choć zupełnie przypadkowo. Niemcy chcą szybko zająć Paryż i wyeliminować Francję z wojny. We wrześniu dochodzi więc do bitwy nad rzeką Marną, gdzie naprzeciwko siebie stają wojska niemieckie i połączone siły francusko-brytyjskie, których część zostaje błyskawicznie przetransportowana na miejsce przy użyciu zarekwirowanych w Paryżu taksówek marki Renault. Sam pan Renault nie ma z tym nic wspólnego. Sama operacja, według historyków, również losów bitwy nie zmieniła, ale tak to czasem bywa. Kolejne lata wojny to całkowite przestawienie się na produkcję militarną. Renault produkuje ciężarówki, samoloty i oczywiście broń. A od roku 1916, dzięki zaangażowaniu pana Renault, świetny lekki czołg. Do końca wojny powstaje ich około 3,5 tysiąca. I między innymi za te zasługi zostaje odznaczony nasz bohater Krzyżem Wielkim Legii Honorowej, najwyższym francuskim odznaczeniem. Na kolejne kłopoty, kryzys gospodarczy, co za tym idzie, mniejsze zapotrzebowanie na auta, pan Renault reaguje bezwzględnie. Zwalnia załogę, obcina pensje, Znowu wszystko wypada na tle konkurenta Andre Citrena, dla którego to ludzie byli największą wartością. Citren zwleka z restrukturyzacją, przez co w roku 1934 jego firma przejmuje Michelin, a Renault obsługuje wtedy zamówienia wojskowe i udaje mu się utrzymać przedsiębiorstwo. I dużo można o nim wtedy powiedzieć, ale na pewno nie to, że cieszy się wśród ludzi sympatią. I być może właśnie z tego powodu kilka lat później nikt się za nim nie wstawił. O tym, jak wyglądała ostatnia dekada jego życia, jednocześnie ostatnia dekada jego rządów opowiem Państwu za tydzień, również o tym, jak Pan Louis Renault skończył. A teraz na koniec dzisiejszego programu zapraszam na spotkanie z samochodem tygodnia którym będzie duże Volvo z serii 900. Produkowano je od roku 1990 były to samochody dostępne w dwóch wersjach. 940 była odmianą prostszą z silnikiem czterocylindrowym lub z sześciocylindrowym dieslem z Volkswagena 960 była lepiej wyposażona, lepiej wykonana, bardziej luksusowa, a pod maską był motor rzędowy sześciocylindrowy, o pojemności 2,9 litra i o mocy nawet 200 koni, choć sporo zależało też od rynku, na którym auto było sprzedawane, bo 960 z motorami 2-3 turbo albo 2.0 turbo również się zdarzały. To kawał samochodu prawie 4 m 90 centymetrów długości, niezależnie od tego czy było to kombi, czy całkiem zgrabny sedan, oferowane również w odmianie Executive, czyli o kilkanaście cm dłuższej. Ładne zadbane egzemplarze, zwłaszcza te 960 do dzisiejszego dnia kradną spojrzenia, a jak się tym jeździ, zaskakująco współcześnie, choć najstarsze egzemplarze mają już przecież prawie 30 lat. Jeśli są w dobrym stanie ze sprawnym zawieszeniem i układem kierowniczym, różnica w porównaniu z porównywalnością oplem Insignia, takim nowym, jest taka, że Volvo jest inaczej. Tak jakby auto było cięższe, bardziej komfortowe, jakby szyby były grubsze, gąbki więcej, zarówno w fotelach, jak i dywanie. To naprawdę fajny samochód, który z powodzeniem może być wykorzystywany do codziennej jazdy. Może niekoniecznie te 3-litrowe wersje, zwłaszcza z automatyczną skrzynią, bo obsługa serwisowa ze względu na brak części staje się coraz trudniejsza, ale ogarnięcie odmiany 2-3 Turbo nie powinno być wielkim problemem. Nawet jeśli auto przejechało już 400 tysięcy kilometrów, jak ten wypatrzony przez nas na Oto Moto egzemplarz, wystawiony do sprzedania za 20 900 zł z 1991 roku, z tego co widać bardzo ładny i doinwestowany po dużym przeglądzie z nowym rozrządem na nowych oponach. W oko wpadła nam jeszcze ta sztuka, też z 2.3 turbo z roku 1991 z mniejszym przebiegiem. Auto przejechało od nowości 244 tysiące kilometrów. Wygląda wspaniale i chyba wpadło nie tylko w nasze oko, bo ogłoszenie jest już nieaktualne. Linki do znalezionych przez nas na Otomoto Volvo znajdą Państwo w opisie filmu. A ja już bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Motoczinnika, który będzie za tydzień. Do zobaczenia.